pojawił się pomysł, jest idea bardzo szczytna, która już się w pewien sposób rozpoczęła. Chodzi o sprowadzenie rodziny z Kazachstanu, która miałaby zamieszkać w Bełchatowie. Zacznijmy w ogóle od początku, jak los tej rodziny skrzyżował się, no między innymi z losem Pana, ale wiem, że też jeszcze inni bełchatowianie są w to zaangażowani. Tak, no sprawa jest o tyle ciekawa i można by powiedzieć jakaś taka, nazwijmy, przeznaczeniowa, że ten Pan jest krótkofalowcem. I jak rozpoczął swoją działalność krótkofalarską, nawiasem mówiąc, na sprzęcie, który no, własnoręcznie wykonywał, to udało mu się nawiązać kontakt z naszymi tutaj rodakami w Polsce, w tym z krótkofalowcami z Bełchatowa. I oni w tych rozmowach, w których uczestniczyli, dowiedzieli się o losie tej rodziny, która została tam zesłana w dawnych czasach i zrodziła się wśród nich taka idea, żeby temu Polakowi pomóc. Wskazali mu kierunki, co musi zrobić i tak dalej, by uzyskać dokumenty, żeby się w naszym kraju znaleźć. I to się wszystko odbywało. Ja też w pewnym etapie zostałem w to włączony z taką właśnie, w takim kierunku, żeby wesprzeć tutaj te działania rangą Rady Powiatu, czy działalności takiej tutaj samorządowej, aby uzyskać dla nich takie wsparcie. I pierwsze co, to pomyśleliśmy o tym, żeby mieli gdzie się w ogóle podziać, więc zrodził się pomysł stworzenia pisma do bełchatowskiej spółdzielni mieszkaniowej, aby taki lokal w miarę możliwości wydzielić. Jest to nasza pierwsza próba skierowana właśnie do instytucji zajmujących się mieszkaniami w Bełchatowie. Jeżeli nam się nie uda, będziemy monitorować inne podmioty, które świadczą takowe rzeczy. Czasu troszeczkę mamy, ponieważ ci Państwo przyjechali na początku czerwca do jednego z ośrodków tutaj na terenie naszego kraju. Ta pani, żona tego naszego Polaka, jest Polką, ale niestety słabo mówi w języku polskim i dlatego cały czas tego pobytu, domniemam, że to będzie około pół roku, chcą poświęcić na jej edukację, żeby mogła się tutaj w miarę swobodnie czuć językowo w naszym kraju. Ten pan to jest już emeryt, więc źródło dochodu będą mieli. Przyjechali wprawdzie jeszcze w towarzystwie 7 innych osób z Kazachstanu ze swoją rodziną, ale miejsce, w którym oni są, ta gmina zapewnia i pracę, i byt tamtym państwu. Dlaczego Bełchatów? Otóż jedna ciotka tej Polki mieszkała tutaj i najprawdopodobniej jest pochowana na cmentarzu w Bełchatowie. Poczyniliśmy pierwsze kroki, aby ustalić, gdzie ona jest pochowana i w związku z tym chcą tutaj u nas w Bełchatowie zamieszkać. Pewien taki swoistego rodzaju powrót do korzeni. Pan mówił, że oni są już w Polsce i ja też wiem, że między innymi Pan spotkał się z tymi ludźmi. To są zazwyczaj spotkania i ten kontakt z Polską tych ludzi jest taki bardzo emocjonalny. No, oni po prostu są wzruszeni, jak wracają. Tak, to prawda. To spotkanie opiewało naprawdę w elementy wzruszeń i nie ukrywam, że łzy się nam cisnęły do oczu, kiedy on wspominał o tym wszystkim, co tam się w tym Kazachstanie działo, jak, w jakich warunkach żyli. No proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że ostatnia zima, gdy Pan Franciszek zachorował, to jedyną formułą, jaką mógł poddać się, żeby się wyleczyć, to było okładanie się butelkami z gorącą wodą, spanie w kożuchach, pod jakimiś grubymi kołdrami, żeby w jakiś sposób dojść do zdrowia. Dzięki Bogu udało się to osiągnąć, wrócił do zdrowia, jest z nami i myślę, właściwie jestem przekonany, że tu w Polsce te problemy będą im naprawdę bardzo obce. Powiedział nam, że już nie da się z naszego kraju usunąć i my w tym mu pomożemy, żeby tutaj się fajnie zaklimatyzowali i dobrze żyli. Pytanie mam jeszcze takie, bo mówi Pan o tej instytucjonalnej pomocy. Pojawił się też pomysł oficjalny tutaj Pana, ze strony Pana jako samorządowca, jako radnego powiatowego, pewne działania już zostały poczynione, czyli to pismo do BSM-u, żeby znaleźć tym Państwu mieszkanie, ale czy mogą też pomóc zwykli mieszkańcy, bo też rodzi się zawsze takie pytanie przy okazji takich sytuacji. Tak, myślę, że tak. I jeżeli już będziemy wiedzieli, jakim lokalem dysponujemy, co w tym lokalu trzeba będzie zainstalować, jakie wyposażenie do niego nam się zmieści, bo to wszystko będziemy też ograniczeni wielkością tego lokalu, to na pewno będziemy prosić bełchatowian o wsparcie. Ja wiem, że serce mają ogromne i podzielą się tym, co mają. Ja się też domyślam, że to są ludzie, którzy tak naprawdę tak doświadczeni przez los, nie wymagają od tego losu zbyt wiele. Dla nich skromne, kilkudziesięciometrowe chyba lokum, czyste, wyposażone w podstawowe rzeczy, będzie już chyba tym kawałkiem nieba. Tak,
dokładnie. Mówią, że wszystko to, co tutaj u nas dostaną, to na pewno i tak będzie lepsze niż to, co tam mieli. Proszę sobie wyobrazić, że tam, jeśli chodzi o zimy, to były takie sytuacje, widzieliśmy na zdjęciach, że jak rano otwierał pan Franek drzwi od swojego mieszkania, to nie było widać słońca, bo wszystko było zasypane śniegiem, więc warunki bardzo trudne. Cieszy się, że tutaj będzie mógł u nas być, mieszkać, no i że na koniec, jak powiedział, swojego życia będzie mógł kości swoje złożyć w polskiej ziemi. Dziękuję.